Dziękujemy za odpowiedź na to pytanie. A teraz kolejne pytanie też z gatunku tych inwestycyjnych. Dużo w Sanoku się mówi o budowie obwodnicy południowej. Jeżeli pan zostanie burmistrzem, jakie będą pana decyzje w tej sprawie? Jako pierwszy odpowiada pan Sławomir Miklicz. Szanowni państwo, obwodnica sanocka musi powstać. Bez względu na to, czy ktoś mówi, że od lat już się w to angażuje, czy nie, muszą wreszcie podjąć działania. Trzeba podjąć działania zmierzające do realizacji tego zadania. Dzisiaj obwodnica sanocka nie jest wpisana do żadnego planu finansowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tak naprawdę dzisiaj tej obwodnicy nie ma w planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. My musimy zadbać o to, żeby ona została wpisana do planów finansowych i żeby znaleźć źródło finansowania dla tej inwestycji. To jest inwestycja rządowa, ale żeby to zrealizować, władze miasta i nie tylko miasta, ale też i powiatu muszą za tym skutecznie lobbować, skutecznie zabiegać o to, aby ta inwestycja mogła być realizowana. Moja wizja obwodnicy jest taka, że ona powinna zaczynać się w miejscu, gdzie kończy się, gdzie dobiega do skrzyżowania droga wojewódzka z Rzeszowa do Sanoka. Jest to zadanie niezwykle trudne, dlatego że Podkarpacki Zarząd Dróg nie do końca jest zainteresowany takim rozwiązaniem, ale myślę, że to zainteresowanie będzie można zmienić. I obwodnica musi być oddalona jak najdalej od Sanoka i wyprowadzać ruch z miasta Sanoka, ale trzeba ją dobrze skomunikować z samym miastem poprzez połączenie chociażby z Rondem Beksińskiego, czy poprzez połączenie z ulicą Stróżowską i w ten sposób skomunikowanie poprzez dwa takie bardzo istotne miejsca, skomunikowanie jej z miastem. Z ulicą Stróżowską chociażby dlatego, że jest to jeden z warunków zawartych w kontrakcie przy sprzedaży terenu, gdzie mieści się w tej chwili boisko na ulicy Stróżowskiej i w ten sposób pomóc klubowi Stali Sanok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz odpowie pan Bogdan Struś. Szanowni państwo, nie ma wątpliwości, że obwodnica w Sanoku być musi. Podzielam tu pogląd, że od wielu, wielu lat oprócz mówienia o budowie obwodnicy niewiele się w tej materii robi. Oczywiście rolą samorządu miasta Sanoka jest przygotowanie terenów pod obwodnicę. To nie jest tak, że oto miasto Sanok ma wybudować obwodnicę. Obwodnica jest przedsięwzięciem Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, ale rolą miasta, rolą samorządu jest przygotować tereny pod jej budowę. W chwili obecnej, drodzy państwo, to jeszcze dalekie jest od tego, by w ogóle mówić konkretnie o obwodnicy. Uważam, że ostatnia dyskusja, która przetoczyła się przez miasto Sanok, to była dyskusja typowo przedwyborcza. Te propozycje, które zaproponowane w tych pięciu wariantach, to przecież one, każdy z tych wariantów wywoływał określone emocje. Dlatego, że oto prowadził na przykład przez dosyć gęsto zabudowane tereny. Według mnie obwodnica, która bierze swój początek na wysokości przejazdu w Pisarowcach, przechodzi przez granice, południowe granice Sanoka i wychodzi, łączy się z drogą w Bieszczady na wysokości Zachutynia, dalej przechodzi przez San i łączy się w Bykowcach z drogą do Przemyśla, to jest jedyny rozsądny wariant, dlatego że tam nie ma potrzeby burzyć ludziom już nowo wybudowane domy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To samo pytanie. Kolejny kandydat, pan Wojciech Pruchnicki. Czy ja się nie zgodzę z tym, że to jest tylko przedwyborcze było dyskusje, bo to były procedury, które Generalna Dyrekcja Krajowej Drogi Mostów to musi przeprowadzić, te warianty przedstawić, autostrad przedstawić i zebrać informacje i potem wybrać ten wariant, który będzie i cenowo, no może nie najdroższy, ale również, żeby nie było zbyt wielu konfliktów i konieczności wyburzeń. Ja tutaj pan Bogdan mówił, mniej więcej też optuję za taką obwodnicą, że ominąć przejazd w Pisarowcach i tam jest takie rondo w Zachutyniu i przejście na Przemyśl. Z tym, że to jest takie połączenie, mówię, dwóch wariantów, wariantu czwartego i wariantu siódmego, z tym, że oczywiście jest też połączenie tutaj z tą drogą z Rzeszowa, też bardzo ważne. Natomiast dlaczego ja jestem za takim wariantem? Bo ten wariant pozwala włączyć miejscowości
wioski podsanockie do miasta Sanok. To jakby naturalnie pokazuje, w jakim kierunku się Sanok ma rozwijać i co ma być do Sanoka włączane. Tym sposobem miasto Sanok może zwiększyć ilość mieszkańców, ilość terenów, mogą się tereny pod wodą mogą dużo bardziej spaść niż w tej chwili ceny terenów. I to jest jakby ten najistotniejszy element, żeby ta obwodnica była rozwojem Sanoka na południe. Dziękuję.